No hej ludziska, cześć wam wszystkim, z tej strony jak zwykle Grzechu 40. Tylko włączę stoper, czekajcie. Stoper start i jedziemy z tym śledziem. Witam was w kolejnym epickim odcinku z tej chorej, posranej, powalonej, popapranej gry, jaką jest Inside. Ja chyba muszę być chorym, posranym, powalonym, popapranym człowiekiem, dlatego że klimat tej chorej gry nieprawdopodobnie mocno przypadł mi do gustu. Okej, jest ona nienormalna, jest ona makabryczna, wręcz turpistyczna, przygnębiająca, ale ma w sobie coś takiego, coś tak bardzo unikalnego, niesamowitego, indywidualnego, że rzeczywiście nie mogę się od niej oderwać. Faktycznie ten klimat no ma jakiś swój dziwny, przerażający urok, a i przy okazji nakłania nas do przemyśleń. Ta fabuła ma sens, no i myślę, że będzie miała jakiś morał. Naprawdę cenię sobie twory, które mają morał. Nieważne, czy mówimy o grach, czy może o filmach. No w dupę jego mać! Stefan, podnoś to. Czekaj, hopie, pociągnij to. O, dobrze, teraz to podnieś. No i co, no z tego co pamiętacie, ostatnio sterujemy sobie jakąś 40-członową ludzką stonogą, swego rodzaju biomasą. A właśnie, ja teraz powinienem to podnieść tutaj, przynieść. Poszło wąt, ty psiety. Pieski są miłe, ty nie jesteś miły. Całe szczęście tym razem te psy się mnie po prostu boją, są przerażone. No i bardzo dobrze, wcale mi ich nie żal. Prawdopodobnie atakują mnie przez strach. Czekaj, hopie, czekaj, czekaj. I teraz. No, no dobrze. Wiecie, steruję sobie tą ludzką biomasą i nasuwa mi się jedno zasadne pytanie. Co z chłopcem? Co się stało z chłopcem? Czy ten chłopiec nie żyje? Czy on został wchłonięty przez tą biomasę i umarł? Czy może jednak no, żyje i dalej będzie mi dane nim w przyszłości grać? Może jakoś się stamtąd uwolni? Pojęcia nie mam. Ale rzeczywiście jest to pytanie zasadne. Pierdut! I nie pierdut? Może tutaj pierdut? No bo wiecie, przez te kilka godzin gry to troszeczkę się już do tego chłopca przywiązałem. Co ty tutaj kombinujesz, Wiesław? Chcesz mi to otworzyć? No to uciekaj, Wiesiu, uciekaj. Ja tu się na ciebie w ogóle nie patrzę. Jestem tylko zwykłą biomasą. On mnie to otworzył, ja myślałem, że on będzie uciekał. Ale nie! Dziwne. Co ty? Nie wiem. Ewidentnie są przerażeni. Myślę, że torują mi drogę dalej, bo się mnie po prostu boją. Coś tutaj jest? Nie. Gra stała się chyba stuprocentowo liniowa. No to dobra. Nie wiem, czy się przeleje przez taką małą dziurkę, no ale warto spróbować. No i kurczę, zadaję sobie w duszy takie pytanie, co z chłopcem? Czy on umarł? Czy nie umarł? Jeżeli umarł, no to troszkę szkoda. Okej, mam znaczek płomienia na górze. Cokolwiek to nie znaczy. Ciepej to, hopie. Nic. Ich weiß nicht. Nie rozumiem. Ale tam jest jeszcze droga na lewo. Już to wielokrotnie mówiłem podczas Zagrajmy w ten tytuł, ale powtórzę jeszcze raz. Fizyka jest niesamowita, no i teraz objawia się to w zachowaniu tej szeroko pojętej biomasy. Ono również jest dosyć mocno niesamowite, bardzo realistyczne, jak to wszystko się przelewa, te wszystkie kończyny. Wow. Znowu ciarki mnie przechodzą, co tu wiele mówić. Dobra, nade mną jest jakieś coś, jakaś taka szczelinka, może muszę tym pudełkiem tam rzucić, to by miało sens. Jadę sobie tak w ogóle herbatki, wasze zdrówko oczywiście. No i wszystko wskazuje na to, że uciekamy z tego instytutu. Jestem bardzo zaintrygowany tą fabułą. Naprawdę dosyć mocno mnie zastanawia, co się w przyszłości stanie, dokąd ta biomasa chce uciec, czy wtedy, jak już ucieknie, uwolni chłopca? No mam nadzieję. No dobra, coś tutaj mam. Rzeczywiście o to chodziło. Ciepej, Roman. Ha! Ma się tego spryta. Ma się tego skilla. No, nieważne. Ale fajnie też po tych wszystkich rozdziałach, to jest bardzo ciekawie poprowadzone, fajnie po tych wszystkich rozdziałach takiej typowej niemocy i ucieczki przed tymi wszystkimi agresorami nagle poczuć się silnym. Wiecie, że wszyscy przed nami uciekają. Co?
No nie gadajcie, że ja mam się spalić. Wow, jeżeli tak jest poprowadzona fabuła tej gry, to muszę przyznać, że jest znacznie bardziej makabryczna niż myślałem. A nie spodziewałem się, że to jest w ogóle możliwe, żeby była jeszcze bardziej makabryczna. Jeżeli chodzi o to, żeby ta matka Royo się teraz spaliła, to naprawdę... to jest posrane. Nie. Nie mogę tam wejść. No to nie wiem. Myślałem, że to chodzi właśnie o takie soczyste samozniszczenie, nie? Żeby zanegować te wszystkie badania instytutów, tą całą kontrolę nad podległą cywilizacją ludzką, no to w imię dobra ogółu matka Royo się spali. W ogóle zobaczcie, że przypaliłem jej część ciała. To też jest makabryczne. Ma takie oparzenie na boku. Ta gra czasami jest tak potwornie realistyczna, że aż straszna. A praktycznie door. Przez cały gameplay. Naprawdę, przez cały gameplay jest straszna. Ciary mnie przechodzą. Dobra, no kurde. No może tą skrzynkę mam tam wrzucić, tylko co mi to da? No spalę ją, no i co w związku z tym? Miałbym to potem wrzucić do tego czegoś? Tam, nie wiem, silnik jest, czy co to jest? Jako, że nie wiem, co to jest za instalacja, to ciężko mi się domyślać, jaki będzie sens wrzucenia takiej skrzynki. No ale zobaczmy, co się stanie, jak to dupnę do pieca. Kałabanga! Aha! No dobra, no to musiało o to chodzić, skoro skrzynka się pali. Wow. Ale ci ludzie teraz muszą cierpieć taką płonącą skrzynkę na co... Co to się dzieje? Co to są za machlojki, Roman? A, czyli kolejna minigierka będzie. Rozumiem. Czekajcie. Dobra. I co, będę to musiał podrzucić? Przerzucić nad tym, czy jak? Czekaj. Do dupa. To nie będzie takie łatwe. Spójrzcie, ci naukowcy dalej się na mnie patrzą. Są przerażeni tym, co się dzieje. No, jakoś im się nie dziwię, jestem eksperymentem, który wymknął się absolutnie spod kontroli. A tak naprawdę jak się wymknął, to może teraz zanegować cały ich świat, który do tej pory sobie stworzyli i w którym funkcjonowali. Czekaj, łap to! Dobra. Dobre to było. No, na, no! Nie! Szlak. Jeszcze raz. O, widzisz. Jeszcze tak się zabujało. Widzicie? To jest tak zwany balans na krawędzi. Kurde, nie w to miałeś to rzucić. Zobaczcie. Biegają tam w tle. No boją się chłopy, boją się. No kurde, przecież ci drugą strzałkę daję, o co chodzi? Czekajcie, spróbuję to inaczej zrobić. Weź to przechyl tutaj. I teraz tak. O, może być. No nieźle się poparzyłem od tych wszystkich ogni piekielnych i pieców. Mam nadzieję, że to o to chodziło. No ale innego wyjścia to raczej nie widzę. No tak. Pojęcia nie mam, co zrobiłem, ale coś zrobiłem. Oj, biomaso. Aż mi cię żal. Kolejne monumentalne pomieszczenie. Co to musiało być? Jakieś zbiory turbin, silników, nie wiadomo co. Kolejni ludzie. No i co? Nie doskoczę do tego pewnie, nie? No bo jak? No nie ma szans. Zresztą w ogóle skakać nie mogę, w związku z czym. Do tego doskoczę? No nie doskoczę. Ha. No niezła zagadka. Musiałbym w to czymś uderzyć? Coś w ten deseń? Tutaj prosiaczek, proszę bardzo. Boże, jak to jest realistycznie animowane. Naprawdę sterując tym, czuję się, jakbym sterował naprawdę takim potworem, taką ludzką biomasą. Niby grafika jest minimalistyczna, ale strasznie realistyczna. Dobra, mogę teraz doskoczyć do tego, no i co? Nie wejdę na to, nie mogę na to wejść. Mogę to rozhuśtać? Mogę.
I tam ci ludzie dalej w przerażeniu biegają w tle, nie wiem czy widzicie. No panie, jak pierdutne to ino roz. Znajcie gniew biomasy, potwory. No, prawdę mówiąc, to tamci ludzie są większymi potworami ode mnie. Smutne, ale prawdziwe. Chociaż z drugiej strony też ich ciężko oceniać, dlatego że człowiek jest tak podatny na sugestie otoczenia, że cały nasz światopogląd życiowy jest w 100% uzależniony od tego, w jakich warunkach się wychowujemy, w jakich ideałach i wartościach. Ludzi jest bardzo łatwo oceniać z perspektywy historycznej, nazistów, komunistów i tak dalej, ale powiedzmy sobie szczerze, że gdybyśmy my żyli w tamtych czasach i na przykład naszą rodziną byli naziści z dziada pradziada, w szkole by nas uczyli ideologii nazistowskiej, przekazywaliby nam, że jest to ideologia dobra, znajomi by nas tego uczyli, rodzina by nas tego uczyła, no na każdym kroku uczono by nas właśnie o tej potężnej rasie aryjskiej, rasie panów, to sami byśmy uwierzyli w to, że jesteśmy przedstawicielem takiej rasy panów. Bo nawet by nam do głowy nie przyszło, że może być inaczej, że to jest wszystko jedna wielka propaganda. Że to jest wymysł ideologiczny jednego chorego umysłu, który potem został zaimplementowany przez innych. Mogę to podrzucić tak, żeby to tam pierdutnęło? Nie mogę, no wypadałoby to włączyć, tylko że nie jestem w stanie. Nie mam ludzkiej formy i nie mogę tego przekręcić teraz. Jak mam to włączyć? Tak więc ludzi jest bardzo łatwo oceniać z perspektywy czasu, ale chociaż nam się w dzisiejszych czasach wydaje inaczej, no to bardzo łatwo jest wykształcić psychikę drugiego człowieka. Ten gościu mi coś pokazuje, nie wiem, do niego mam to wrzucić, to by raczej sensu nie miało. Haha, na styk. To było dziwne. Nie rozumiem, o co tutaj chodzi, czemu gościu mi pomógł, ale dobra, no powiedzmy. Powiedzmy, że spoko. Są dwie możliwości. Albo jest tak bardzo przerażony, że chce się nas pozbyć z tego miejsca, albo chce nam pomóc, bo może niektórzy z przedstawicieli tej rasy panów też chcą jakiejś zmiany w świecie. Może im też się ten świat nie podoba. Świat podziałów kastowych, dyskryminacji i tak dalej. Czekaj, Stasiu! No. W związku z czym, no tak jak mówię, nie można mieć pretensji do tych dzieci, które żyją w takim świecie, bo one nawet innego świata nie znają, w związku z czym dla nich to niewolnictwo, które prezentuje gra, jest jak najbardziej normalne. Oni nie wiedzą, że inaczej można było żyć, że dawniej się żyło inaczej. Ewidentnie tutaj coś muszę zrobić. Zobaczcie, tutaj wszędzie wokół są ludzie, którzy się na nas patrzą. To mi się nie podoba. No właśnie, podejrzewałem to. Nie mogę teraz się ruszać. Nie mogłem stąd wypłynąć. To był skrypt. To jest koniec gry? Mnie niby ujarzmili i tyle? Mam nadzieję, że nie. Dlatego mi pomagali, chcieli mnie schwytać na nowo. No dobra, tylko co teraz? Good question. Świetne pytanie. Nie wiem. Mogę... A, mogę to rozdupcyć, dobra. Rozdupcowywuj mnie, miewo! No, rozkryndalaj. Ja tą kabinę całą mogę rozwalić, czy jak? Nie wiem. Tam są dalej ściany. Niby to rozwalam, ale czy mi to coś daje? Coś musi dawać, skoro się da, to na pewno o to chodzi. Nie bardzo widzę sensowność takiego działania. Może o to chodzi, żeby burdel zrobić i wtedy oni wrócą? Tutaj jest jakaś kratka. Oj, to chyba tutaj coś będzie na rzeczy. Ha, ha! Nie powstrzymacie ludzkiej biomasy. Bo ho, 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 ho. Uciekłem z tych laboratoriów, zobaczcie. Tutaj są te podpory. To jest wszystko wybudowane na wodzie, co ciekawe.
Ale nie, to jest dalej ludzkie środowisko. Zobaczcie, to jest znowu jakiś zbiornik. Znowu jakieś laboratoria. Więc no nigdzie, nigdzie daleko mi się zbiec nie udało. Co było z drugiej strony? Wątpię, żeby tam cokolwiek było, no ale zobaczymy. Nie, tego otworzyć nie mogę. Po raz kolejny przeraża mnie dbałość o szczegóły w tej grze. Zobaczcie, że cały czas widać tą oparzelinę, którą sobie na ciele stworzyłem w momencie, kiedy próbowałem wejść do pieca. Przerażające. No, twórcy gry prawdopodobnie przewidzieli, że co po niektórzy gracze będą starali się tam wejść, bo domyślą się, że o to właśnie chodzi, żeby zanegować te makabryczne badania cywilizacji ludzkiej. Wow! Tego się nie spodziewałem. Żeby zanegować te makabryczne badania cywilizacji ludzkiej, to trzeba by się było poświęcić, prawda? Nie wiem, mam się rozpędzić. Zobaczcie, tu jest taka potężna palisada. Aż po horyzont. To wszystko jest zabite deskami. Ciekawe, co za tym jest. Srubudubudu! Ha! What? Okej. Czyli co, uciekłem, tak? Tylko co z tym chłopcem? Wyjdzie teraz stąd? Nie mogę się ruszać? Czy to jest koniec gry? Jeżeli tak, to jest troszkę krótka, ale słyszałem o tym, że jest krótka, więc to może być koniec gry. Dobra, kamera się oddala, więc ewidentnie wskazywałoby to na to, że jest to koniec naszej przygody. Naprawdę? Tak ta gra się kończy? W taki sposób? Serio? Nie mogę się ruszyć. Znowu dreszcze mnie przechodzą po ciele. Koniec. Nie, naprawdę. To jest koniec. Dobra, ludziska, dobrnęliśmy do końca najwyraźniej. Co ciekawe, na końcu nawet nie ma żadnego utworu muzycznego. Może to i dobrze, przynajmniej nie będę miał żadnych roszczeń. O mój Boże. Jest jakiś delikatny utwór z tego, co widzę. O mój Boże, naprawdę, Jezus Maria. Nigdy w życiu nie przypuszczałbym, że będzie mi dane grać w tak nieprawdopodobną i posraną grę komputerową. Naprawdę, ta gra zniszczyła mi pod względem mentalnym. To nie jest dla was specjalne zaskoczenie, dlatego że mówiłem o tym podczas Zagrajmy Wy, podczas gameplayu. Powtarzałem wam to praktycznie przez całe Zagrajmy, że ta gra zrobiła na mnie ogromne wrażenie, wręcz piorunujące, i mogę to podtrzymać w tym momencie. Końcówka jest mocna. Jest tak mocna, że nigdy w życiu bym się czegoś takiego nie spodziewał. Zostałem kompletnie zaskoczony i zszokowany. Ta gra szokuje. To jest typowa gra, która została stworzona po to, żeby szokować. I myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie tego tytułu. No myślę, że swoje założenie spełniła ona w 100%, dlatego że ja osobiście czuję się skrajnie zszokowany. Nigdy do tej pory... Dobra, no nigdy do tej pory to jest złe określenie, bo przechodziłem gry, które podobnie mnie szokowały. Tak jak mówiłem, Half-Life 2 szokował mnie równie mocno, bo był bardzo zbliżony pod względem swojej stylistyki. Okej, to była strzelanka, więc gameplay był zupełnie inny. Niemniej jednak ogólnie chodziło o to samo. To znaczy świat przyszłości cywilizacji ludzkiej, świat totalitarny, gdzie są podziały klasowe. Cywilizacja ludzka jest uciskana, jest wykorzystywana. To wszystko było takie mroczne, horrorowe. Tutaj było dokładnie tak samo. Myślę, że twórcy tej gry na Half-Life 2 się wzorowali. No i były również inne, podobne tytuły, które może odbiegały pod względem struktury fabularnej od Inside, ale mimo wszystko utrzymywały gracza w tak samo mocnych odczuciach. Na przykład Mafia 1, o której wam wspominałem. Mafia 1 miała tak... Nie mylcie Mafii 1 z Mafią 2. To są dwa zupełnie różne tytuły. Mafia 2 była przeciętną grą,
jak dla mnie, ale Mafia 1 była mistrzostwem. Tam ścieżka fabularna była tak poprowadzona, że w momencie, kiedy wyskoczyły litery końcowe podczas ogrania tamtego tytułu, ja miałem łzy w oczach, bo naprawdę ciężko było się nie rozkleić. Troszkę jeszcze takich gier powstało w naszej historii cywilizacji ludzkiej, ale Inside jest naprawdę niesamowity. Muszę przyznać, że w moim subiektywnym mniemaniu, to jest oczywiście tylko moja ocena, myślę, że masa ludzi się ze mną nie zgodzi, ale jak dla mnie, 10 na 10. Serio. Ja temu tytułowi jestem w stanie dać 10 na 10. Okej, gram o swoje mankamenty, nie ma dialogów, no gameplay opiera się tylko na skakaniu, chodzeniu, rozwiązywaniu łamigłówek, ponadto jest dosyć krótka, nie wiem ile godzin zajęło mi jej przejście, ale ja wiedziałem, że jest krótka, tak więc nie czuję się jakoś specjalnie zbulwersowany tym faktem. Czy warto wydać 100 zł na tytuł, który można przejść powiedzmy w 5 godzin? Powiem wam, że Inside zmienił moją psychikę, zmienił moją mentalność, dlatego że do tej pory przez całe moje życie naśmiewałem się z tytułów typu Call of Duty, które przechodziło się właśnie w singlu mniej więcej w 4-5 godzin. Uważałem, że to jest jakaś podgierka, że tego nawet nie można nazwać pełnoprawną grą, bo jaka gra przechodzi się w 5 godzin? No to jest bulwersujące. No jednak nie. Muszę przyznać, że moje podejście, które reprezentowałem przez całe moje dotychczasowe życie, muszę zredefiniować, bo Inside jest dla mnie grą wartą zakupu, nawet pomimo faktu, iż ta gra jest bardzo krótka. Oczywiście znacznie lepsza by była, gdyby trwała powiedzmy te 8 godzin. No szkoda, że nie jest dłuższa o te 3 godzinki. Niemniej jednak muszę przyznać, że pomimo krótkości gameplayu warto ten tytuł zakupić, dlatego że ta sama historia, sama fabuła, sam szok, który prezentuje nam ta gra, który nam serwuje, jest wart zakupu. Myślę, że rzeczywiście warto tego działania dokonać. Ja osobiście nie żałuję, że Inside zakupiłem. Bardzo się cieszę, że było mi je dane ograć na moim kanale i rzeczywiście jestem zszokowany. Brak mi słów. Naprawdę. Dla mnie ten tytuł miał bardzo mocny wydźwięk. Ja naprawdę bardzo mocno go odczuwałem, dlatego że byłem się w stanie wczuć w tego typu fabułę. To też myślę, że jest uzależnione od tego, jaki gracz ten tytuł bezpośrednio ogrywa. Wiadomo, jedni gracze skupiają się bardziej na gameplayu, na tym, żeby postrzelać, inni na fabule, inni jeszcze na klimacie, jeszcze inni na przykład na tym, czy gra jest kolorowa, albo czy jest zróżnicowana. Ja w grach komputerowych subiektywnie głównie skupiam się na fabule. Wiadomo, nie we wszystkich tytułach, bo na przykład w takim Total Warze to ciężko jest się skupić na fabule. Aczkolwiek większość gier, tym bardziej strzelanki, lubię, kiedy mają dobrą oś fabularną. Ja lubię się w gry wczuwać, lubię poczuć jakąś historię. Tak samo jak kiedy oglądam dobry film. Ja się spodziewam dobrej fabuły z morałem, dlatego cenię takie filmy jak na przykład Znaki. To jest dla mnie jeden z najlepszych filmów, jakie w życiu widziałem. Takie produkcje jak Znaki, jak Pan Życia i Śmierci, dlatego że to są takie filmy, tak potwornie szokujące człowieka. One nakłaniają do przemyśleń, prawda? One szokują, nakłaniają do przemyśleń, mają morał. Morał, który jest nieprawdopodobnie ważną rzeczą. Ta gra również szokuje i ona również ma morał. Morał tej produkcji sprowadza się do tego, żebyśmy nigdy więcej w cywilizacji ludzkiej nie doprowadzili do takiej rzeczywistości. Okej, to była rzeczywistość fikcyjna, to była przyszłość cywilizacji ludzkiej, ale powiedzmy sobie szczerze, abstrahując od tego typu aspektów jak zabawy grawitacją, podnoszenie tej wody, kontrola umysłów, to jak najbardziej fabuła tej gry mogłaby się urzeczywistnić. To jest tytuł, który rzeczywiście mógłby kiedyś zaistnieć w realnym świecie. Te wydarzenia, które tutaj widzieliśmy, to jak najbardziej mogłoby się stać. Nie widzę żadnych przeciwwskazań. Ba, powiem więcej, to wielokrotnie się działo do tej pory w historii cywilizacji ludzkiej. W starożytności
podziały klasowe naszego społeczeństwa realizowały się w taki sposób, iż najniższe klasy społeczne były siłą niewolniczą. Oni nie mieli własnych praw, byli traktowani jak te zombiaki tutaj, jak te najniższe warstwy społeczne. To były mrówki w mrowisku, typowe mrówki robotnicze, które realizowały swoją funkcję w tym konkretnym społeczeństwie, nie zasługiwały na łaskę, nie zasługiwały na opiekę medyczną, nie zasługiwały na to, żeby okazać im litość. Podobnie było w tej grze. W antycznej Europie było dokładnie tak samo. W średniowieczu było dokładnie tak samo. Potem, na dobrą sprawę, późniejsze epoki, renesans i tak dalej, również nasza cywilizacja opierała się o struktury gospodarcze oparte na niewolnictwie. Przypominam wam historię Stanów Zjednoczonych i tą uciskaną ludność afroamerykańską, czyli czarnoskórą. Przecież jeszcze do lat 70. ubiegłego wieku, kiedy Murzyn szedł po ulicy, a z naprzeciwka w niektórych Stanach szła biała kobieta, to on musiał uklęknąć, zdjąć czapkę i jej się pokłonić. Bo był traktowany jak gorszy człowiek, wręcz jak podczłowiek. O takich rzeczach jak Korea Północna i tamtejsze obozy zagłady, obozy pracy, resocjalizacji poprzez pracę, o łagrach Związku Radzieckiego, tego potężnego tworu, jakim był Sojuza Sowieckich Socjalistycznych Republik, a i przy okazji o doktrynie Adolfa Hitlera, o nazizmie nawet nie wspomnę. Chociaż należałoby o tym wspomnieć, bo tutaj mamy typowo świat nazistowski. Ludzie zostali podzieleni na rasę aryjską, rasę panów i rasy podległe. Adolf Hitler miał dokładnie takie same plany wdrożenia struktur społecznych w realnym świecie. On dokładnie tak samo widział przyszłość cywilizacji ludzkiej. On tak wyobrażał sobie świat, że rasa aryjska, rasa nadludzi, rasa panów będzie tylko panowała. Będzie sobie sączyła drinki, a niewolnicy, czyli rasy podległe, będą pracowały za rasę aryjską, która będzie kontrolowała tylko cały system. W tej grze było dokładnie tak samo. Oczywiście w dłuższej perspektywie czasowej planem Adolfa Hitlera była ogólna zagłada wszystkich innych ras ludzkich. On chciał, żeby w odległej przyszłości na terenie naszej planety została tylko i wyłącznie rasa aryjska. Inne chciał eksterminować. Dlatego Niemcy prowadzili na terenie swojej III Rzeszy badania nad kastrowaniem kobiet na masową skalę. Jak to zrobić, żeby to było efektywne, przekazywane z pokolenia na pokolenie, żeby to się samo rozprzestrzeniało w społeczeństwie, żeby ludzkość wymarła sama z siebie. W taki piękny sposób, że mamy czyste rączki, zakładamy rękawiczki, a ludzie sami wymierają. Poza rasą aryjską oczywiście. W tej grze mieliśmy dokładnie coś takiego samego. Oczywiście fabuła tej produkcji jest kolejną rzeczą, która wprowadziła mnie w stan osłupienia, dlatego że była opowiadana w bardzo dziwny, dosyć wysublimowany sposób. Tak jak już wam tłumaczyłem podczas samego Zagrajmy, nie było tutaj ani jednego dialogu. Cała historia była nam opowiadana w taki troszeczkę zdywersyfikowany sposób poprzez lokacje, które przemierzaliśmy, poprzez wydarzenia, których byliśmy świadkami, poprzez zachowanie poszczególnych ludzi, a i przy okazji zwierząt. W ten sposób została nam opowiedziana cała skomplikowana fabuła gry. To jest niesamowite i również bardzo mi się to podoba, dlatego że to zostawia swego rodzaju otwartą furtkę przed graczem. To również nakłania do przemyśleń, dlatego że gracz teoretycznie widział ogólny konterfekt tego produktu. Zdajemy sobie z tego sprawę, o co chodziło, ale jednak mimo wszystko zostaje cała masa niedomówień, cała masa rzeczy, które były symboliczne i miały wiele znaczeń, w związku z czym każdy człowiek będzie tą fabułę odbierał w nieco inny sposób. Jak ja tą fabułę odbieram? No już wam tłumaczyłem podczas let's playu, ale myślę, że podsumuję teraz, jak ja sobie wyobrażam to, co przedstawili nam twórcy gry. Oczywiście, tak jak mówiłem, jest to świat przyszłości cywilizacji ludzkiej, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Wystarczy zobaczyć zaawansowanie technologiczne, które reprezentowała sobą cywilizacja, która żyła na terenie tejże gry. Dziabne herbatki, wasze zdrowie. Tak więc jest to prawdopodobnie przyszłość. Ponadto zakładam, że doszło do ocieplenia klimatu i podniesienia się poziomu wód, mórz i oceanów. Dlatego, że bardzo wiele struktur w tej grze
znajdowała się pod wodą. I to były struktury egzogeniczne, stworzone rękami ludzkimi, które ewidentnie nie były zaprojektowane w taki sposób, żeby pod tą wodą się znaleźć. Myśmy pod wodą spotykali całe miasta, klatki schodowe, bloki, samochody, martwych ludzi. To wszystko zostało zalane. To nam wskazuje, że miała tutaj miejsce tego typu apokalipsa. No i prawdopodobnie cała fabuła gry wokół tej apokalipsy się kręci, jako że poziom wód i oceanów się podniósł, no to ludzie musieli zacząć ze sobą konkurować, musieli zacząć ze sobą walczyć. Powstała trzecia wojna światowa, która wyniszczyła naszą populację i zniszczyła całą cywilizację ludzką. Musieliśmy zacząć walczyć o te tereny zdatne do życia, no bo one zaczęły się siłą rzeczy kurczyć, prawda? No musiały się kurczyć. Widzieliśmy, że rzeczywiście jakaś wojna musiała tutaj zaistnieć, to nam prezentowały choćby początkowe lokacje gry, dlatego że mijaliśmy po naszej drodze wraki samochodów z przestrzelonymi szybami, które już były pogrążone częściowo pod ziemią. To by nam symbolizowało, że rzeczywiście wojna się dokonała, no i miała miejsce jakieś 20-30 lat temu, no bo może nawet dłużej, może z 50 lat temu, no bo wiecie, żeby taki wrak samochodu pokrył się częściowo ziemią, no to wiele dziesiątek lat musi upłynąć. Tak więc, no poprzez tego typu smaczki twórcy gry przedstawiają nam tą fabułę. Natomiast dalej możliwości są dwie. Albo na wskutek tej potężnej trzeciej wojny światowej jakiś naród, który zyskał przewagę technologiczną nad innymi narodami, prawdopodobnie przewagę wykreowania tego potwornego wirusa, którego obserwowaliśmy przez cały gameplay, ten wirus atakował świnie w grze, to był jakiś pasożyt, coś w rodzaju robaka, widzieliśmy to. Zaatakował również ludzi, bo niektórzy z tych ludzi, których kontrolowaliśmy umysłem, mieli zdeformowane ciała i te robaki wręcz z nich wystawały. One wypełzały z tych ciał częściowo, tak więc to nam daje do myślenia, do zrozumienia, że w ciele innych ludzi również te pasożyty tkwią. I to właśnie działanie tego pasożyta sprawia, że człowiek traci kontrolę nad samym sobą. Traci kontrolę nad własnym umysłem i staje się marionetką w rękach innych ludzi, prawda? No wiemy, że rzeczywiście na terenie naszej planety istnieją tego typu pasożyty, choćby po raz kolejny odniosę się na grunt Cordycepsa maczużnika, który jest grzybem atakującym drobne zwierzątka robaki w klimacie zwrotnikowym, takie jak na przykład mrówki. Cordyceps jest grzybem, który spada na mrówkę, wgryza się w jej ciało, przejmuje kontrolę nad jej umysłem, następnie wgrywa prosty program mówiący o tym, że mrówka ma wejść na najwyższe drzewo w okolicy i zastygnąć w bezruchu. Następnie grzyb pożera ciało mrówki, rozprzestrzeniając się i zsyła zarodniki na dół na kolejne owady. Prawda? Tutaj mieliśmy do czynienia może nie z identycznym, ale z dosyć podobnym pasożytem i myślę, że możemy być niemalże pewni, że właśnie ten pasożyt, który zaatakował świnie na farmach, zaatakował również ludzi. Dlatego, że po pierwsze, z niektórych tych osobników, które były podatne na kontrolę, te robaki wręcz wystawały. Po drugie, tak jak wam mówiłem, świnia ma bardzo zbliżony genotyp do genotypu ludzkiego, w związku z czym jeżeli ktoś stworzył bakterię, grzyba, pasożyta, który był w stanie zaatakować ludzi, no to byłby również w stanie zaatakować prawdopodobnie świnie. I myślę, że w ten oto piękny sposób, po raz kolejny, w taki tajny sposób, takiej pokrętnej logiki, twórcy gry przedstawili nam kolejny zalążek fabularny. No tego przeciętna osoba nie zrozumie, trzeba już mieć jakąś zdawkową wiedzę, zdawać sobie z tego sprawę, że faktycznie świnie mają podobny genotyp do genotypu człowieka, prawda? I wtedy fabuła nabiera nowej wartości. Jedziemy dalej z tą fabułą, tak więc jakiś naród zwyciężył wojnę, prawdopodobnie stworzył pasożyta, który zaatakował pozostałą część cywilizacji i wykorzystał ten fakt, żeby stworzyć tą część cywilizacji cywilizacją podległą, czyli typowa rzeczywistość nazistowska. W tej grze brakowało jedynie swastyki, ale reszta to tak naprawdę była nazistowska trzecia rzesza. Albo druga możliwość jest taka, iż w momencie, kiedy ta wojna się dokonała i być może ten pasożyt został uwolniony, może uwolniono go dopiero potem, no to świat podzielił się ze względu na podziały finansowe.
prawda? Typowy podział kastowy ze względu na zamożność. Jeżeli byłeś biednym człowiekiem, po wojnie nie miałeś środków do życia, żyłeś w skrajnej nędzy, na terenach, które były raczej niezbyt ciekawe pod względem swojej atrakcyjności do zagospodarowania. Jeżeli byłeś bogatym człowiekiem, no to przeżyłeś wojnę komfortowo, no i może ci bogatsi ludzie, może to właśnie te wyższe warstwy społeczne stworzyły takiego pasożyta, żeby sobie podporządkować tych ludzi, którzy byli biedniejsi. Tego nie wiemy. Czy kwestia podporządkowania sobie cywilizacji ludzkiej była kwestią zwycięskiego narodu, czy też jakiejś korporacji, albo właśnie wyższych warstw społecznych, które miały finanse. Niemniej jednak faktem jest, że świat został podzielony na rzeczywistość orwellowską, czyli na równych i równiejszych. Przy czym no jest to takie hardkorowe ujęcie kast indyjskich, dlatego że osoby równiejsze były rasą panów, natomiast osoby równe były traktowane praktycznie jak zwierzęta. To nawet nie było traktowanie niewolnicze. Oni byli traktowani jak przedmiot, jak zwierzęta. Widzieliśmy takie zagrywki podczas gry, kiedy ojciec z dzieckiem przychodził do hurtowni i dziecko wybierało sobie jednego z tych wyłączonych mentalnie ludzi. Prawda? Całe klatki tych ludzi były wywożone wózkami widłowymi. W innych miejscach upadłych miast całe pociągi ludzkie przemierzały te wyludnione arterie. Jest to potworne, ale jest to bardzo realistyczne, dlatego że tak jak wam mówiłem, jeżeli cywilizacja ludzka tak bardzo by się wyniszczyła, że zostałaby strasznie zdziesionowana pod względem swojej liczebności, musiałaby prędzej czy później powrócić do niewolnictwa, dlatego że nie byłaby w stanie równie efektywnie prowadzić dotychczasowej gospodarki, no bo ludzi by już tyle nie było fizycznie, więc się nie da. A niewolnictwo jest najefektywniejszym funkcjonowaniem gospodarki, jakie istnieje. Niewolnik pracuje najefektywniej. Prawda? Tak więc jest to bardzo realistyczne. Również z tej perspektywy, iż jeżeli dojdzie do III wojny światowej, bardzo możliwe, że właśnie zdziesionujemy naszą cywilizację poprzez jakiś zarazek. Bakterie, grzyba albo właśnie pasożyta. Dlaczego? Dlatego, że inne metody mordowania ludzi są bardzo inwazyjne. Jeżeli jakiś kraj, nieważne czy Ameryka, Korea Północna, czy Chińska Republika Ludowa, albo Federacja Rosyjska, tudzież cokolwiek innego, jeżeli jakiś kraj zacząłby dosrywać atomówkami, no to momentalnie spotka się z dezaprobatą reszty świata. Reszta świata zacznie ten kraj potępiać. Będą sankcje gospodarcze. W dzisiejszym świecie globalizacji nie ma już czegoś takiego jak wojna światowa pomiędzy tylko jakąś grupką państw. Bo automatycznie inne państwa by się do tego konfliktu wtrąciły. Takie organizacje jak ONZ, jak NATO i tym podobne. W związku z czym, jeżeli byśmy zaczęli korzystać z broni atomowej, no to od razu wszyscy by nas potępili. Wszystkie te organizacje. No jakim prawem korzystasz z bomb atomowych? To jest takie niehumanitarne. Niszczysz naszą planetę, niszczysz ekosystem. Doprowadzasz do niszczenia fauny i flory. Natomiast zarazek? To już jest zupełnie co innego. Zarazek jest bardzo humanitarny z perspektywy agresora, dlatego że wystarczy go wypuścić na terenie kraju naszego przeciwnika i tyle. I my umywamy rączki. Nikt nam nie udowodni, że zaraza, która tam się rozprzestrzeniła i dziesiątkuje naszych przeciwników, została wypuszczona przez nas. Nikt nam tego nie udowodni. W dodatku weź się to pod uwagę, że tego typu broń biologiczna jest wybiórcza. Ona nie niszczy infrastruktury, nie niszczy miast, nie niszczy fabryk. W związku z czym no, bomba atomowa niszczy wszystko, więc nie przejmujemy nic. Nawet jeżeli pokonamy wroga, to tak naprawdę mamy wypaloną ogniem wojny pustynię. Natomiast broń biologiczna zabija tylko mojego wroga. Natomiast reszta świata pozostaje taka, jaka była przedtem. Mogę się wprowadzić na teren miast, które ten wróg wybudował, bo te miasta dalej stoją. A jeżeli wynajdę szczepionkę, no to już w ogóle nie ma się czym przejmować, prawda? Pewien amerykański generał dawno temu, w okresie zimnej wojny, powiedział, że idealną bronią nie jest ta, która najefektywniej dziesiątkuje naszych wrogów, ale ta, która sprawia, że wrogowie zaczynają wręcz walczyć pomiędzy sobą. Tak więc ideologia może być idealną bronią. Tutaj mieliśmy do czynienia z jeszcze bardziej idealną bronią, bo nie tylko ci wrogowie zostali pokonani, ale wręcz zaczęli teraz dla nas pracować, w związku z czym mogliśmy ich wcielić na rzecz rozwoju naszego kraju. Świetna sprawa.
Niemniej jednak rzeczywistość tej gry jest nieprawdopodobna, jest szokująca, zła, bardzo przygnębiająca, nakłania do przemyśleń, nakłania do zadumy. No naprawdę jest to fabuła z morałem, to trzeba przyznać. Tak jak mówiłem, takie wydarzenia mogłyby się dziać w realnym świecie. Jeżeli miałbym analizować dalsze zalążki fabularne Inside, no to powiem wam tak. To, co już powiedziałem do tej pory, czyli świat cywilizacji ludzkiej, postapokaliptycznej, totalitarnej, gdzie są podziały klasowe, bardzo mocno inwazyjne podziały klasowe, no i został uwolniony jakiś pasożyt, który zamienia część cywilizacji w takie swego rodzaju humanoidalne roboty, no bo można to tak nazwać. Jeżeli ktoś jest wyłączony z życia, jeżeli nim nie sterujemy, no to jest swego rodzaju biotycznym robotem, prawda? Natomiast idąc dalej, no przez cały gameplay zmierzaliśmy chłopcem, jak się okazało, do Centrum Instytutów Naukowo-Badawczych, żeby oswobodzić tą ludzką biomasę, która była podłączona do tych potężnych instalacji, do tych wszystkich urządzeń. Nie wiem, czym to tak naprawdę było, ale myślę, że dosyć oczywistym jest, że ta ludzka biomasa była centrum mentalnym całego tego pasożyta. Że w momencie, kiedy uwolniliśmy Matkę Roju, to wszystkie mrówki odzyskały swoją świadomość. W związku z czym, moim subiektywnym zdaniem, no wskazywałoby to wszystko na to, że uwolniliśmy tych podległych obywateli, prawda? Tych zombiaków. Oczywiście w momencie, kiedy tą matką uciekaliśmy z tych instytutów naukowo-badawczych, no to mijaliśmy jeszcze tych przedstawicieli dyskryminowanych klas społecznych, którzy nam pomagali, niemniej jednak to wcale nie oznacza, że oni musieli dalej być zombifikowani, dlatego że mogli pomagać Matce Roju, bo zdawali sobie z tego sprawę, że jeżeli ona ucieknie, to oni będą wolni. Prawda? Tak bym to sobie interpretował. Tyle tylko, że co ciekawe, na samym końcu gry została nam dodana jeszcze jedna zagwostka, swego rodzaju smaczek, który kompletnie może zredefiniować wartość całego tytułu. Dlatego, że nie wiem, czy zauważyliście, ale w momencie, kiedy przebiegaliśmy przez te wszystkie instytuty, mijaliśmy po drodze jakąś makietę. Makietę wybrzeża, lasu, czegoś takiego. A przez cały gameplay, przez caluteńką grę, staczaliśmy się równią pochyłą. To, co wam kiedyś mówiłem podczas gameplayu, chyba kiedy wyszliśmy z kopalni, wam to powiedziałem, że poziomy mi się w tej grze nie zgadzają, bo cały czas idziemy mniej więcej w dół. Tak po skosie, ale jednak w dół. Nurkowaliśmy, schodziliśmy do podziemi, do metra, coraz głębiej, 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 a teraz nagle wyszliśmy na powierzchni. A w instytucie badawczym była makieta tego miejsca. I to wykonana identycznie tak samo jak to miejsce, w którym ja się teraz znajduję. Ba, powiem więcej. Na tej makiecie, teraz wam dokładnie nie powiem, w którym to było odcinku, prawdopodobnie w przedostatnim, tak czy inaczej na tej makiecie była swego rodzaju lampa, która oświetlała taki wybiórczy urywek plaży, zaraz nad morzem. No i spójrzcie. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. Jesteśmy na plaży, minęliśmy pagórkowaty las, przed nami jest morze, my jesteśmy oświetleni promieniem słońca. Tyle tylko, że chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na cztery rzeczy. Po pierwsze, jeżeli to jest prawdziwy świat, to czemu nie zgadzają mi się poziomy? Czemu przez cały gameplay schodziliśmy pod ziemię? Po drugie, jeżeli to jest prawdziwy świat, to czemu w instytucie znajdowała się makieta tego miejsca? I to właśnie z oświetlonym tym obszarem, w którym skończyliśmy gameplay. Po trzecie, jeżeli to jest realny świat, to czemu, na litość boską, przed wejściem do lasu znajdowały się ewidentne stelaże drewniane? To, co wam mówiłem, zwróciłem wam na to uwagę, że to wygląda troszeczkę dziwnie, jak jakiś wielki stelaż. To by nam wskazywało na ten fakt, że my wcale nie zbiegliśmy na zewnątrz. My jesteśmy na terenie jakiegoś podziemnego, potężnego inkubatora, który ma tylko, no nie wiem, naśladować warunki sprzed kataklizmu? Sprzed tej potężnej apokalipsy? Pojęcia nie mam. No ale nasuwałoby się takie pytanie. Coś tutaj jest ewidentnie nie halo. No i przy okazji jeszcze ten promień słońca. On nie jest realistyczny. Tak nie wygląda prawdziwe słońce. Więc coś mi tutaj śmierdzi. Czy twórcy tej korporacji przewidzieli, że ta biomasa prędzej czy później ucieknie i stworzyli dla niej swego rodzaju, no nie wiem, naturalną klatkę, która ma naśladować warunki prawdziwej Ziemi? Pojęcia nie mam.
Może to już jest takie interpretowanie nad wyraz, ale ewidentnie my się nie znajdujemy na terenie powierzchni i nie jesteśmy w realnych warunkach naturalnych, prawda? No fizycznie to jest niemożliwe. Było zbyt wiele odznak świadczących o tym, że jest to makieta. Myślę, że ludzie nie przewidzieli tego, że ta matka roju zbiegnie, bo gdyby to przewidzieli, to by nie byli tak potwornie zszokowani tym widokiem matki roju, która się uwalnia z tego całego inkubatora, która potem przetaczała się przez te biura, która zabiła w końcu dyrektora całej tej organizacji. No ale faktycznie nasuwałoby się pytanie, gdzie my się teraz znajdujemy, bo moim zdaniem to nie jest powierzchnia naszej planety, moim zdaniem to nie jest faktyczna, realna, naturalna Ziemia, tylko jakaś makieta, tylko zrealizowana w skali 1:1, która ma naśladować warunki prawdziwej Ziemi. Tak bym to sobie interpretował. Pojęcia nie mam, tak czy inaczej grę oceniam bardzo wysoko, daję jej 10 na 10, lubię gry, które mają mocny nacisk na fabułę, lubię gry z morałem i lubię gry, które wpływają na moją psychikę, nakłaniają do przemyśleń. To była właśnie taka gra. Znowu dziabne herbatki. Ma swoje mankamenty. Mogłaby być dłuższa, powiedzmy sobie szczerze. Ale mimo wszystko jest świetna i przeorała mi umysł. Naprawdę. Ta gra po prostu przeorała mi umysł. Nie pamiętam, kiedy ostatnio grałem w tak makabryczny tytuł, który by zrobił na mnie tak potworne i monstrualne wrażenie. Jestem zszokowany. 10 na 10. Mnie się bardzo podobało i polecam wam. Znaczy, no, wy już tej gry nie zakupicie, bo skoro to jest gra nastawiona na fabułę, no to wątpię, żebyście ją kupili, no bo już tą fabułę znacie, jeżeli obejrzeliście gameplay. Niemniej jednak, jak dla mnie, twórcy Limbo stworzyli coś niesamowitego i przebili swój pierwowzór pod każdym względem. Ta gra jest niesamowita. Jest to jedna z lepszych gier, w jakie w życiu grałem. No i naprawdę wprowadziła mnie w stan osłupienia. Ta fabuła wprowadziła mnie w stan osłupienia. Jest niesamowita. Polecam wam do gry zasiąść, jeżeli tylko będziecie chcieli. Z mojej strony to tyle, mam nadzieję, że Zagrajmy wam się podobało. Widzimy się w kolejnych seriach na tym kanale. Cześć, ludziska. Jeszcze jedno, ludziskowie. Co się okazało, pogrzebałem troszeczkę na temat tej gry, żeby wgłębić się w jej fabułę. Okazało się, że jest jeszcze jedno alternatywne zakończenie. Puszczę wam je teraz w tle. To zakończenie samo w sobie jest dosyć niesamowite, dlatego że prezentuje nam garść kolejnych faktów, które znowu nakłaniają nas do przemyśleń, znowu tak naprawdę stawiają przed nami masę pytań bez odpowiedzi.
to, co widzieliśmy, prawda, że gdzieś tam na samym początku gry, pośród farmy, można wejść do jakiegoś tajnego podziemnego mikrobunkra i w momencie, kiedy wyłączymy zasilanie, to tracimy kontrolę nad naszym chłopcem, wskazywałoby na ten fakt, iż ten chłopiec nie był sam myślącą jednostką. On nie był przedstawicielem tej wyższej rasy panów. To był zombiak. Taki sam jak inne zombiaki, tyle tylko, że przez cały gameplay był sterowany przez kogoś innego. Tylko przez kogo? No właśnie. Przez kogo był sterowany chłopiec? Kolejne świetne pytanie, prawda? I dlatego ten tytuł jest tak świetny, że każdy człowiek, każdy gracz może go sobie inaczej interpretować, inaczej sobie tą fabułę wymyślać, inaczej ją tworzyć i wyobrażać. No i przy okazji ta fabuła jest na tyle intrygująca, że chciałbym, żeby sami twórcy gry wypowiedzieli się na ten temat. Wiem, że tego nie zrobią, ale naprawdę zryli mi odbytnicę. Osobiście znowu postaram się samemu, subiektywnie zinterpretować to alternatywne zakończenie. Wydaje mi się, że pewni przedstawiciele tej rasy panów, niezależnie od tego, czy byłby to, tak jak mówiłem, zwycięski naród, czy może po prostu nieco bardziej zamożni przedstawiciele byłej upadłej cywilizacji ludzkiej, któryś z pracowników tej potężnej korporacji, która ciemiężyła ludzi, która traktowała ich jak zwierzęta, jak przedmioty, po prostu się zbuntował. To był swego rodzaju, no, ruch oporu, to jest może troszeczkę nad wyraz powiedziane, ale człowiek, co najmniej jeden człowiek, któremu ta rzeczywistość się nie podobała i chciał powrotu zwykłej cywilizacji ludzkiej, gdzie nie ma takich podziałów klasowych, gdzie każdy człowiek jest sobie równy. I dlatego ten człowiek stworzył zombiaka, którym był chłopiec, i kontrolował go przez całuteńki gameplay, przez całe życie tego chłopca, żeby ostatecznie dobrnąć do samego centrum sterowania, centrum kontroli wszystkimi pseudozombiakami i wszystkich tych ludzi uwolnić. Tak mi się wydaje, że tak to należy odbierać, że po prostu sama rasa panów, a przynajmniej niektórzy jej przedstawiciele, byli tak bardzo zszokowani i niezadowoleni z tej rzeczywistości, w jakiej teraz znalazł się świat, że sami postanowili tą rzeczywistość zniszczyć. Sami postanowili zniszczyć tą korporację i uwolnić ludzi. Tak mi się wydaje. No, piszcie oczywiście, co wy o tym wszystkim myślicie. To jest tylko i wyłącznie moje subiektywne zdanie na temat tej fabuły. Ja bym sobie tak utożsamiał te wydarzenia, których byliśmy świadkami przez cały gameplay. Może jestem w błędzie, ale jestem ciekaw waszego zdania. Z mojej strony to tyle. Już się raz z wami żegnałem, ale pożegnam się jeszcze raz. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mnie się strasznie podobało. Gra jest niesamowita. 10 na 10. Hej, ludziska.